Panie Kapusta, czy pan zaprzecza, że kiedykolwiek stosował przemoc wobec żony? Oczywiście, że tak, zaprzeczam, pani sędzie. Poza zeznaniami powódki nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego jej słowa. Żadnej obdukcji, nic. A zaświadczenie od lekarza, że poroniłam, to jest nic, tak? To zaświadczenie wystawiła pani doktor Tracz, która obecnie ma sprawę w sądzie lekarskim o fałszowanie dokumentów. Grozi jej za to utrata prawa do wykonywania zawodu lekarza, a jej wiarygodność jest co najmniej wątpliwa. Według słów powódki jest pan uzależniony od alkoholu. To nieprawda, używam alkoholu sporadycznie, na przykład w zeszły pan tydzień... Pan Kapusta nigdy nie był notowany za żadne wykroczenie pod wpływem alkoholu. A niedawno przebył bardzo poważną operację mózgu, która wręcz wymusza na nim zdrowy tryb życia. Dodatkowo należy podkreślić, że pan Kapusta wraz z partnerką zostali ostatnio wybrani fit parą w konkursie organizowanym przez internetowy portal fitnessowy. Czy taki opis pasuje do patologicznego alkoholika? Nie wydaje mi się. Co to za bzdury? Żadne bzdury. Wszystkie domniemane oskarżenia powódki to jedynie nieudolne insynuacje. Przecież on nie pił! Pij jak jeden. Proszę o ciszę. Zarządzam 30 minut przerwy. Po przerwie zeznawać będą świadkowie pana Kapusty.